Nazwy mieszkańców miast, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym z cząstką nie czy zapis członu pół. Szykują się duże zmiany w zasadach polskiej ortografii i choć wejdą w życie dopiero na początku 2026 roku, to już warto o tym mówić. Mamy zatem półtora roku na to, żeby zacząć się przyzwyczajać do uchwalonych przez Radę Języka Polskiego zmian. Magda Sincewicz. Jest zmiana zasady, to będzie nie najlepiej, czyli napisałem jak dziecko, ale przeczytam nie najlepiej, tak? Aha. Ciekawe. Nie słyszałem, ale ciekawe. Dla pochodzącego z Indii pracownika Uniwersytetu Śląskiego nasz język od początku nie należał do najłatwiejszych. Zarówno w mowie, jak i w piśmie. Uczy się go od wielu lat z coraz lepszymi efektami. Teraz jednak niektóre przyswojone przez niego zasady się zmienią. Podczas kursu języka polskiego wtedy wiedziałem, że jakie słowo powinna być pierwsza alfabet jest małą literą i dużą literą. Wielką literą, przepraszam. Będę miał okazję napisać artykuł albo coś jako naukową pracę w języku polskim, to powinna być tam pomyśleć o ortografię też, więc trzeba nauczyć nowego zasady. Bo pomysł na zmiany, choć budzi wiele kontrowersji, przez ekspertów oceniany jest pozytywnie. Mnie się bardzo ta aktualna reforma ortografii podoba. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że ona dotyczy tylko reguł arbitralnych, konwencjonalnych. W ogóle nie narusza materii języka. To tylko dotyczy dużych i małych liter, pisowni łącznej i rozdzielnej, pisowni z łączniczkiem, tam jakiegoś ewentualnie jednego czy dwóch przecinków. To są naprawdę reguły, które zostały w różnych tam momentach rozwoju polszczyzny wstawione do ortografii. I teraz przeżywają kolejne przeobrażenia. Ci, którzy dopiero uczą się zasad poprawnej polszczyzny, będą mieli pewnie lepiej, bo planowana rewolucja w naszym języku ma im pomóc w unikaniu popełniania błędów. Cel, aby ujednolicić, uprościć polską ortografię, która naprawdę nie jest łatwa. Lata pracy w szkole pokazują, że jest to pięta Achillesa niestety nie tylko uczniów, ale także i dorosłych. Dlatego, że każdy proces, który będzie zmierzał ku temu, aby ułatwić nam polską ortografię, jest naprawdę słuszny. A ułatwić ma m.in. pisanie wielką literą nazw mieszkańców miast, podobnie jak mieszkańców krajów, czy łączna pisownia nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. To chyba jest dopasowanie się do tego, co funkcjonuje, a nie do tego, co byśmy chcieli. Mi się wydaje, że utrudni. Za bardzo mieszają ludziom w głowach po prostu. Ciężko powiedzieć. No dla tych, którzy piszą na co dzień dużo, no to pewnie będzie ciężko się na początku przyzwyczaić, tak jak na przykład mamy na początku roku ze zmianą daty, tak? 2023-2024, ale pewnie to już później wejdzie w nawyk i przyzwyczajmy się. Na zapoznanie się ze zmianami jest trochę czasu. W życie wejdą oficjalnie od początku 2026 roku.